Joanna z Rolnik Szuka Żony zostawiła okienko z pytaniami dla obserwujących i się zaczęło. Jedna z internautek zapytała o drugie dziecko. Przy okazji, na jaw wyszło, że była uczestniczka zmaga się z problemami zdrowotnymi. Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz to jedna z tych par, której udało się odnaleźć szczęście w programie Rolnik Szuka Żony. Para poznała się na planie 8. edycji randkowego show i niemalże od razu przypadła sobie do gustu. Zakochani do dziś kontynuują relacje. W 2022 roku powitali na świecie córkę Antoninę. Z kolei w 2023 roku stanęli na ślubnym kobiercu i sformalizowali związek. Po udziale w hitowym programie TVP Joanna aktywnie działa w sieci. Ostatnio weszła w interakcję z internautami i otworzyła się na temat zdrowia. Przy okazji wspomniała o drugim dziecku. Poznajcie szczegóły, Rolnik Szuka Żony. Joanna zapytana o drugie dziecko. Na jaw wyszły problemy ze zdrowiem. Joanna z 8. sezonu Rolnik Szuka Żony prężnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie jej profil obserwuje prawie 120 tysięcy użytkowników. Niedawno zdecydowała się przeprowadzić słynną serię pytań Q&A. W trakcie gry padło wiele zapytań na różnorodne tematy. Jedna z internautek chciała znać plany Osypowiczów dotyczące powiększenia rodziny. Planujecie drugie dziecko? Zapytała. Joanna, udzielając odpowiedzi, wyznała, że ma problemy z tarczycą. Na pewno byśmy chcieli drugie dzieciątko, ale najpierw muszę zadbać o swoją tarczycę, oznajmiła. To nie umknęło uwadze kolejnym pytającym. Co jest nie tak z twoją tarczycą? Rolnik Szuka Żony. Joanna rozgadała się o chorobie. Takie ma objawy. Temat zdrowia Joanny okazał się na tyle interesujący dla internautów, że w tej kwestii padło jeszcze mnóstwo pytań. Jedna z internautek postanowiła zapytać o początki problemów. Nawiązała też do ciąży. Kiedy u ciebie zaczął się problem z tarczycą? Bo często jest problem z ciążą, napisała. Joanna dokładnie wyjaśniła, jak sytuacja prezentowała się w jej przypadku. U mnie najprawdopodobniej był już problem przed ciążą, z tego co mówiła moja endokrynolog. Niestety wcześniej się nie badałam i nawet o tym nie wiedziałam. Stąd też mogły być moje problemy w ciąży, napisała. Kolejna internautka dopytała o objawy, jakie jej towarzyszą. Jakie masz objawy przy chorej tarczycy? Zapytała. Tym razem kobieta także nie uchyliła się od odpowiedzi. Wyznała, że odczuwa wahania wagi oraz problemy sercowe. Szybko chudnę i nie mogę przytyć. Kołatanie serca, to takie chyba dwie, które najbardziej odczuwam i dają mi w kość.